Czy masz świadomość? Uważam, że przyjrzenie się zjawisku załoganego zatrudnienia może otworzyć nam perspektywę na dużo głębsze problemy społeczne. Musimy zadać sobie pytanie nie tylko o to, jak to się stało, że tak wielka część naszych zatrudnionych pracuje przy wykonywaniu zadań, które sami uważają za bezsensowne, ale też o to, dlaczego tak wielu ludzi uznaje ten stan rzeczy za normalny, nieunikniony, a nawet pożądany. Dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan Andrzej Szachaj, polski filozof, polityk i profesor nauk humanistycznych, pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam. Na wstępie usłyszeli państwo fragment książki Praca bez sensu i o niej dzisiaj będziemy rozmawiać. Panie profesorze, czym jest praca bez sensu? No, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba przede wszystkim zastanowić się, kto definiuje daną pracę jako pracę bez sensu. No i tutaj już sama książka Davida Grebera, bo jak rozumiem od niego wychodzimy, od tej książki, pokazuje, że trzeba zastosować coś, co w nauce nazywa się współczynnikiem humanistycznym. To znaczy, że jeśli ludzie definiują jakąś sytuację jako rzeczywistą, to jest ona rzeczywista w swoich konsekwencjach. Przypominam, definicja wielkiego polskiego socjologa Floriana Znanieckiego. No i tutaj chodzi o to, że jeżeli ludzie uważają, że dana praca jest bez sensu, to ona jest bez sensu po prostu. Bo można by spojrzeć na to z boku i powiedzieć, komuś się wydaje tylko, że wykonuje pracę bez sensu, ale praca ta ma głęboki sens. Mnie się wydaje, że punktem wyjścia powinna być ludzka świadomość i ludzkie przekonanie, że oto wykonują pracę bez sensu. Oczywiście można się pokusić także o to, żeby spojrzeć z boku na całą tę sytuację i powiedzieć, rzeczywiście w sensie obiektywnym, a nie w sensie subiektywnym, dana praca jest bez sensu. I wtedy w grę wchodzą już pewne oceny tego, co powinno być określone pracą sensowną, a co powinno być określone pracą bezsensowną. No, ja mogę się tutaj pokusić jedynie o stwierdzenie, że w moim przekonaniu spora część prac związanych z systemem finansowym opierającym się na spekulacji to jest praca bez sensu w takim oto znaczeniu, że ona nie przynosi żadnych pożytków społecznych, jest pracą wyłącznie nakierowaną na manipulację, pracą nakierowaną wyłącznie na wytwarzanie zysku, lecz w dłuższej perspektywie ani ten zysk, ani ta praca nie są korzystne dla danego społeczeństwa. I jeżeli popatrzy się w tej chwili na pewne wskaźniki, to one mówią, że spora część takiej pracy właśnie w sferze finansowej, no to jest praca polegająca w pewnym sensie, mówiąc kolokwialnie, na przelewaniu z pustego w próżne, prawda? Ale takie określenie pracy bez sensu zakłada pewną krytykę całego systemu. Dla mnie ważniejszy jest ten punkt wyjścia związany z ludzką świadomością. Ludzie mogą pracować w bardzo różnych sektorach gospodarki, w bardzo różnych miejscach, niekoniecznie w sferze finansowej, i określać swoją pracę jako pracę bez sensu. I tu zawsze trzeba pytać, no jaki jest ich stan świadomości? Dlaczego o danej pracy mówią bez sensu? Bo w tle oczywiście kryje się ich założenie, że istnieje jakaś praca, która ma sens. Gdybym miał to w jednym zdaniu umieścić, te moje obserwacje, także związane z książką Grabera, to bym powiedział, że ludzie mają odczucie, że ich praca jest bez sensu wtedy, kiedy nie widzą żadnego pożytku społecznego dla tej pracy, ani takiego osobistego, prawda? To znaczy ani ta praca ich nie rozwija, ani też ona nie służy wspólnocie w taki, z ich punktu widzenia i nie tylko z ich punktu widzenia, sensowny sposób. I to wydaje mi się podstawą definiowania przez samych zainteresowanych danej pracy jako pracy pozbawionej sensu. A dlaczego osoby wykonujące pracę bez sensu regularnie zgłaszają, że czują się nieszczęśliwe?
No to jest bardzo dobre pytanie. Odpowiedź jest pocieszająca, dlatego że to pokazuje, że ludzie mają potrzebę sensu. To znaczy, że wie pan, to nie jest tak, że ludzie pracują tylko dla pieniędzy. Oczywiście część ludzi pracuje wyłącznie dla pieniędzy, ale spora część ludzi pracujących chce czegoś więcej. Chce poczucia sensu wykraczającego poza zarabianie pieniędzy. No i to pokazuje, i to jest optymistyczna obserwacja, że ludzie nie zatracili takiego przekonania, że wartość pracy wykracza poza kwestie czysto materialne, poza kwestie czysto zarobkowe. I to jest bardzo optymistyczna obserwacja, no dlatego, że wydawałoby się, że ten system, w którym funkcjonujemy, system późnego kapitalizmu, no on już skutecznie przekonał ludzi, że chodzi wyłącznie o kwestie materialne, że chodzi wyłącznie o kwestie zarobkowe. Tymczasem okazuje się, że nie udało się na szczęście zabić w ludziach takiego oczekiwania czegoś więcej, żeby praca przynosiła coś poza tym czysto materialnym wymiarem zarobkowym. I to jest bardzo, bardzo pocieszające. Ja myślę, że ludzie no, chcieliby pracować przede wszystkim dla swojego osobistego rozwoju. To jest bardzo ważne, ale wydaje mi się, że jeszcze istotniejsze jest przekonanie, że praca powinna służyć danej wspólnocie. I teraz wydaje mi się, że ludzie definiują pracę bez sensu wtedy, kiedy ona ani nie służy indywidualnemu rozwojowi, ani też nie służy wspólnocie, nie służy społeczeństwu. I w tym sensie no, jest pracą, można by powiedzieć, z punktu widzenia społecznego zbędną, a nawet zaryzykowałbym tezę mówiącą, że jest pracą szkodliwą. To jak pan odpowiada na te pytania, to mi przychodzi do głowy, nie wiem czemu, ale tak mi przychodzi, że pracą bez sensu jest na przykład praca związana z produkowaniem reklam, które mają w odbiorcach kreować nowe potrzeby i napędzać wzrost gospodarczy i konsumpcję. No wie pan, to pan jest o tym przekonany, ja się z panem zgadzam, natomiast taka ocena wiąże się z oceną całego systemu. Ta praca w reklamie jest tylko fragmentem tego systemu, prawda? No i w związku z tym taka teza, jaką pan postawił, ona się wiąże z przekonaniem, że system, w którym żyjemy, system tak zwanego późnego kapitalizmu, no w części sporej nie ma sensu. Ale od razu jestem przekonany, odezwałyby się głosy, które mówiłyby, jak to ta praca nie ma sensu. Ta praca ma głęboki sens, ponieważ chodzi o to, żeby sprzedawać jak najwięcej towarów, a sprzedaż jak największej ilości towarów wiąże się z ekspansją ekonomiczną, gospodarczą, wzrostem PKB i tak dalej, i tak dalej. Należy zatem pamiętać, że każde takie przekonanie, które pan wyraził o tym, że istnieje jakaś praca w jakimś sektorze z definicji bez sensu, pociąga za sobą ocenę całego systemu, którego ta praca jest fragmentem. Ja się z panem zgadzam, ale to otwiera oczywiście perspektywę na ocenę całego systemu, którego praca jest tylko pewnym elementem. Pewnym elementem. A jak to jest mieć pracę bez sensu? Wie pan co, nie wiem. Ja tę sprawę znam jedynie z literatury, z książki Grabera i nie tylko, z innych prac. Ponieważ ja całe szczęście pracuję w miejscu, które kocham i moją pracę kocham i mam głębokie przekonanie, że ona ma sens, głęboki sens. Dlatego ja jedynie czerpię z danych, które są by także dla mnie zewnętrzne, bo sam takiego przekonania, że wykonuję pracę bez sensu, nigdy nie miałem. Pewnie jestem szczęściarzem, bo z różnych badań wynika, że takich osób jest niewiele, które właściwie całe życie pracują z takim głębokim przekonaniem, że ta ich praca ma sens. No to jest pewien przywilej, tak bym to ujął, ale tu nie należy być zaskoczonym, dlatego że każda praca o takim twórczym charakterze, w której w gruncie rzeczy nie chodzi o przede wszystkim o zarabianie pieniędzy, o kwestię materialną, o coś więcej, no to jest praca, no właśnie, która wiąże się z głębokim poczuciem sensu i jest trochę takich sektorów pracy, gdzie to jest dosyć powszechne, no właśnie nauka, od niej bym zaczął, ale także sztuka.
W części zapewne to jest także służba zdrowia i pewnie znajdziemy jeszcze jakieś inne sektory, gdzie właściwie odnajdujemy ludzi przekonanych o tym, że ich praca ma głęboki sens. To są ludzie, którzy pracują z pasją. Więc ja osobiście muszę powiedzieć, dla mnie to odczucie braku sensu jest czymś egzotycznym. Ono jest mi obce. Natomiast próbuję się wczuć w te relacje i opisy osób, które mówią o swojej pracy, że jest to praca bez sensu. Czasem zdarza mi się z tymi ludźmi rozmawiać. No i próbuję sobie jakoś to zrekonstruować, wyobrazić, ale mnie psychologicznie taki stan jest obcy. Tutaj z kolei intuicja podsunęła mi fakt naszego ogłaszania jako Instytut Spraw Obywatelskich, ogłaszania czy zachęcania wolontariuszy, pracowników, stażystów do odbywania u nas pracy. Na stronie internetowej mamy taką zakładkę, że możesz pomóc nam swoim czasem. I ja od jakiegoś właśnie czasu, okresu dodaję oprócz takich standardowych sformułowań w dziale oferujemy, gdzie się pojawia, nie wiem, tam pozyskiwanie nowej wiedzy i doświadczenia na przykład, to wpisuję przy tych naszych ogłoszeniach organizacji społecznej taki punkt: oferujemy pracę, która ma znaczenie i daje światu coś sensownego. Co pan na to? No wie pan, ja jestem całym sercem z wami, tylko tutaj trzeba też zachować pewien umiar. Dlaczego? Ponieważ my jesteśmy istotami materialnymi, obdarzonymi pewnymi potrzebami. Żeby te potrzeby realizować, potrzebujemy środków finansowych. Dlatego stawianie wyłącznie na te kwestie sensowności pracy, no to jest też troszeczkę podejście jednostronne. Znaczy to, co mnie się marzy i pewnie nam wszystkim się marzy, to jest praca, która ma sens, która ma znaczenie społeczne, która jest ważna, która jest wartościowa i która jednocześnie pozwala się utrzymać na przyzwoitym poziomie. Wydaje mi się, że to jest pewien ideał. Dlatego, wie pan, będąc całym sercem z wami, z państwa misją w pewnym sensie, tak bym to ujął, no muszę też podkreślić konieczność dostrzeżenia tego drugiego wymiaru pracy, to znaczy tego wymiaru już jakby czysto materialnego, bo praca ma różny wymiar, ma ten wymiar etyczny właśnie, wymiar światopoglądowy, wymiar sensotwórczy, prawda, no ale ma też ten wymiar taki prozaiczny, no pozwala nam się utrzymać w systemie, w którym otrzymujemy wynagrodzenie za pracę, także jakby zgadzając się z panem, że to jest kwestia motywacji, ta motywacja poza materialną jest niezwykle ważna i dobrze, jeżeli ona jest najważniejsza, no to też musimy pamiętać o tym, że ta motywacja czysto materialna no jest istotna i też warto ją wziąć pod uwagę. Czyli krótko mówiąc, popieram tego typu podejście pod warunkiem, że to też otwiera pewną ścieżkę no taką zawodową, w sensie możliwości utrzymania się na przyzwoitym poziomie. Oczywiście jak najbardziej, ale teraz jak pan mówił, to sobie uzmysłowiłem, że właściwie nie, żebym bardzo śledził rynek pracy i ogłoszenia pracodawców, ale kiedyś to robiłem i mam takie wrażenie, nie wiem, może się to zmieniło, ciekawe co na to słuchacze, mam takie wrażenie, że w tych ogłoszeniach rzadko kiedy pojawia się taki termin, że no wiadomo, to wynagrodzenie i tak dalej, jak najbardziej się tutaj z panem profesorem zgadzam, ale że pojawia się, że oferujemy pracę z sensem. Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. No wie pan, bo... Co, o czym to świadczy? O czym to może świadczyć? Wie pan, to świadczy o tym, że nie mamy złudzeń. To znaczy, że wiele osób w tym systemie nie ma złudzeń. Że też i pracodawcy pewnie zdają sobie sprawę, że
no nie mogą tej motywacji związanej z sensem zaoferować, ponieważ pewnie sami mają pewne wątpliwości, to jest raz, dwa. To jest w ogóle związane z tym, że kwestia, że praca stała się jednowymiarowa, że ona właśnie utraciła ten wymiar moralny, nastąpiło odmoralnienie pracy, tak, że ona utraciła ten wymiar światopoglądowy, że te motywacje pozamaterialne, one jak gdyby stały się wstydliwe. Dlaczego? Dlatego, że system, w którym żyjemy od kilkudziesięciu lat, a świat zachodni od bardzo dawna, no to jest trochę taki system, który wypiera świat z głębszych sensów, prawda? I to jest system płaski w takim sensie, że on jest skoncentrowany na tym wymiarze materialnym, natomiast te wszystkie kwestie pozamaterialne stały się wstydliwe, one są spychane na margines. I to także stało się z pracą. My już nie rozmawiamy o pracy w kategoriach wartości, w kategoriach moralności, w kategoriach samorealizacji i tak dalej. Właściwie wyłącznie rozmawiamy o pracy w kategoriach takiego awansu materialnego, prawda? I to jest, no to jest w ogóle charakterystyczne dla tego późnego kapitalizmu, który jest, no, można powiedzieć, wysuszony, wyprany, jednowymiarowy, prawda? Jest coraz bardziej taki, powiedziałbym, przyziemnie prozaiczny, prawda? I tutaj bardzo rzadko pokazuje się te motywacje związane z sensem i z wartościami, no bo uważa się, że pracuje się z konieczności, tak, i że właściwie wystarczającą rekompensatą za sprzedawany czas, energię są zarobki i że to właściwie do tego się powinno sprowadzać. Chociaż trzeba też zobaczyć i dostrzec, że gdzieniegdzie taka świadomość tej wartości motywacyjnej poza zarobkowej pracy, ona się pojawia. I no wie pan, na przykład taka próba kreowania miejsca pracy jako wspólnoty, tak? To jest taka próba, wie pan, te wszystkie zabiegi integracyjne, to jest taka próba pokazania pracownikom, że miejsce pracy ma być czymś więcej niż tylko miejscem do zarabiania pieniędzy, dlatego że specjaliści od organizacji pracy zorientowali się, że w gruncie rzeczy te motywy pozamaterialne, one są głębsze, one są mocniejsze. One no, powodują, że pracownicy często są w stanie dać z siebie więcej. A zatem na tym się często gra dosyć cynicznie również, prawda? No bo tu chodzi o to, żeby wiązać pracowników z firmą takimi więzami pozamaterialnymi, aby z nich więcej wydobyć, tak? Aby oni byli jeszcze bardziej zmotywowani. No to jest oczywiście pewien wybieg i tu chodzi w gruncie rzeczy w tym systemie z reguły tylko i wyłącznie o to, żeby, no co tu kryć, wycisnąć pracownika jak cytrynę, bazując czasami na tych pozamaterialnych motywacjach, a potem go porzucić, no bo ten system jest dosyć bezlitosny, prawda? A dlaczego pana zdaniem przybywa prac bez sensu? To znaczy, wie pan, no, ja kiedy czytałem książkę Grabera, a potem też książkę, która zrobiła na mnie duże wrażenie, Wiesławca Deluxe, taka książka, Każda praca hańbi, tam są właśnie też takie fragmenty dotyczące przede wszystkim korporacji, prawda? I ta praca w korporacjach tam przede wszystkim pokazywana jest jako praca bez sensu. Dlatego gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, dlaczego przybywa prac bez sensu, to bym powiedział dlatego, że przybywa prac w wielkich korporacjach, że te wielkie korporacje, one się wciąż rozrastają troszkę tak jak taki, wie pan, no, taki nowotwór by tak rzec, który zaczyna obejmować sobą sporą część gospodarki i wiele danych wskazuje na to, że szczególnie dużo tych prac bez sensu jest właśnie w wielkich korporacjach, dlatego że to są twory wielkie, pozbawione wewnętrznych mechanizmów demokratycznych, gdzie struktura własności jest taka dosyć dziwna, i gdzie pracownicy nie widzą celu i sensu pracy wielu tych korporacji. One są często nieprzejrzyste, są często tak wielkie, że są nietransparentne. I teraz wraz z rozrostem tych wielkich korporacji wydaje się, że wzrasta zakres prac bez sensu. No a dodatkowo jeszcze, to jest to, o czym pan wspomniał, no, rozrasta się niezwykle sektor reklamy, rozrasta się sektor sfery finansowej,
rozrasta się cały ten sektor związany z tak zwanym kapitalizmem kognitywnym, gdzie właściwie głównie produkuje się informacje, gdzie jest bardzo dużo manipulacji i tam wydaje się spora część tych prac, to są właśnie takie prace no pozbawione sensu zarówno z punktu widzenia wartości, jakie mają pracownicy, jak i z punktu widzenia użyteczności społecznej, tak? A zatem, krótko mówiąc, ten kognitywny, informacyjny kapitalizm rozrastając się produkuje coraz więcej pracy bez sensu. No w sferze finansów to jest bardzo, bardzo dobrze też widoczne, bo ta sfera finansów właściwie ona się wydaje w części sporej taką sferą pasożytniczą, powiedziałbym, i jak powiedziałem wcześniej, takim przelewaniem z tego próżne, gdzie przy okazji oczywiście można doskonale zarobić. Ale jest też drugi wątek ciekawy. Na niego zwrócił uwagę Wiesławiec Deluxe, tej książce wspomnianej Każda praca hańbi, że oto dobrej pracy w systemie późnego kapitalizmu jest stosunkowo niewiele, a jednocześnie co roku wkraczają nowe fale absolwentów uczelni wyższych, którym obiecano dobrą pracę, bo po to się kształcili, żeby mieć dobrą pracę i to właśnie pracę w sferze tego kapitalizmu kognitywnego, pracę intelektualną, tak? No i ten system nie jest w stanie takiej pracy dostarczyć, dobrej pracy, bo cóż się okazało, że ten kapitalizm postindustrialny, kapitalizm oparty na usługach, przede wszystkim tych usługach związanych z informacją, z oddziaływaniem na emocje i tak dalej, on nie produkuje tak dużo dobrej pracy, jakbyśmy się spodziewali. Co więcej, wydaje się, że ten poprzedni typ kapitalizmu, kapitalizm industrialny, tak, tam było więcej dobrej pracy, też było więcej poczucia sensu pracy. Ale coś trzeba zrobić z tymi rocznikami, które wkraczają, z tymi absolwentami uczelni wyższych. Oni no, są pod parą tego systemu, bo to jest właściwie klasa średnia, ludzie, którzy aspirują do klasy średniej. System nie może wyrzec się poparcia tej grupy ludzi, ponieważ by się zapadł, prawda? I dlatego trzeba im coś zaoferować. I tutaj prawdopodobnie produkuje się taką pracę, żeby zapewnić sobie spokój społeczny, żeby ten system utrzymać. Więc im więcej takiej pracy bez sensu, no tym większa nadzieja, że klasa średnia będzie ten system wspierać, bo będzie przyzwoicie zarabiać, nawet jeżeli w gruncie rzeczy no, zarabia czy wykonuje prace, które nie są społecznie użyteczne, nie mają sensu, no ale przynajmniej z tego są jakieś zarobki. Więc ten system może sobie pozwolić na takie marnotrawstwo w moim przekonaniu po to, żeby zachować spokój społeczny. To jest zresztą teza nie moja, ale ja się z nią zgadzam. To jest teza Wiesławca Deluxa z jego książki. Ciekawa, ja się z nią zgadzam. Wydaje mi się, że to jest bardzo trafny trop. Jeszcze na zakończenie tego fragmentu powiedziałbym tak, to jest ciekawe, bo praca w tak zwanym realnym socjalizmie też często była zbędna i tam istniała doktryna pełnego zatrudnienia, więc system produkował pracę tylko po to, żeby ludzie mieli zatrudnienie i to wydawało się wszystkim nieracjonalne, bo to było nieracjonalne. Tymczasem okazuje się, że ten późny kapitalizm też produkuje taką pracę bez sensu masowo i to też jest nieracjonalne, więc to pokazuje, że ten nowy system, który tak bardzo chcieliśmy, żeby był racjonalny, właśnie w kontrze do tego nieracjonalnego systemu realnego socjalizmu, też w dużej mierze okazuje się nieracjonalny i marnotrawny z punktu widzenia ludzkich sił, zasobów i tak dalej, i tak dalej. Pan już odpowiedział częściowo na to pytanie, ale je zadam w taki zaakcentowany sposób. Dlaczego jako obywatele nie sprzeciwiamy się rozkwitowi bezsensownego zatrudnienia? No wie pan, no to jest pytanie, które ma szerszy kontekst, bo to jest pytanie, dlaczego jako obywatele my się nie przeciwstawiamy systemowi, który, no jak powiedziałem, nie jest ani tak racjonalny, jak wydawałoby się powinien być, ani nie przynosi realizacji tych obietnic, które spodziewaliśmy się, że powinien realizować, że to jest system, który jest w wielu wymiarach szkodliwy, że wspomnę tylko kwestię ochrony przyrody i dalszych losów planety. To jest system, w którym no, sytuacja wielu ludzi jest trudna, gdzie mamy do czynienia właśnie z takimi dosyć powszechnymi już dzisiaj procesami niebezpiecznymi bardzo dla ludzkiego zdrowia psychicznego, procesami wypalenia,
epidemią depresji, prawda, takim poczuciem zniechęcenia i tak dalej, i tak dalej. I dlaczego ludzie nie przeciwstawiają się temu systemowi jako takiemu, prawda? Bo przecież tu nie chodzi tylko o pracę, tu chodzi o to, że ten system późnego kapitalizmu, on jest w pewnym sensie jednak szkodliwy w różnych wymiarach. No ale wie pan, to się wiąże z tym, że generalnie ludzi oduczono buntu, prawda? To jest raz. Dwa, ten system dążył do naturalizacji, to znaczy do takiej eliminacji alternatyw, do takiego przekonania, no lepszego świata nie będzie. No i bardzo wielu ludzi w to uwierzyło, bo to jest kwestia zmierzchu też pewnej wyobraźni, zmierzchu utopii, prawda? Zmierzchu myślenia o innym świecie, o lepszym świecie. Więc takie powszechne pogodzenie się z tym, że my żyjemy jakoby na najlepszym z możliwych światów, no ono owocuje tym, że ludzie raczej mają pretensje do siebie, że coś ze mną jest nie tak, a nie z systemem, prawda? To jest bardzo charakterystyczne, tym bardziej, że ten system wmawia ludziom, że jeżeli są jakieś problemy, są problemy indywidualne, tak? To z tobą jest coś nie tak, to nie z systemem coś jest nie tak. No i bardzo wiele osób no dokładnie tak reaguje, jak powinno reagować z punktu widzenia systemu. Szuka winy w sobie, tak? Szuka winy w sobie. Tymczasem ta wina jednak leży w dużej mierze po stronie całego tego systemu późnego kapitalizmu, no, który ma pewne jasne strony, ale ma też bardzo wiele stron ciemnych. No i teraz, gdybyśmy tutaj chcieli podjąć z kolei krytykę tego późnego kapitalizmu, no to oczywiście jego obrońcy od razu pytają, a co w zamian, prawda? Jakie tu są propozycje? I tu rzeczywiście no, z tym jest duży kłopot, dlatego że już od dawna nie próbujemy znaleźć jakiejś alternatywy. Natomiast no, niewątpliwie system kapitalistyczny raz prezentuje się lepiej, raz gorzej. No, trzeba sobie powiedzieć, że kilkadziesiąt lat po II wojnie światowej ten system funkcjonował całkiem nieźle i nie występowało w nim wiele tych objawów degeneracji, degrengolady, jeśli można to powiedzieć, które występują dzisiaj. Można by zatem powiedzieć, że trzeba wrócić do przyszłości, ale jak pan doskonale wie, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, a zatem ucieczka do przodu. Ale tu nam brakuje no takich projektów zmian, nie, bez oczywiście i słusznie, bez odwoływania się do zmian rewolucyjnych potrzebujemy radykalnych reform, ale z tym jest poważny kłopot. Także wie pan, ta zgoda jest znowuż warunkowana systemowo, tym bardziej, że i kultura masowa i wie pan, i cały ten system ideologiczny, on przekonuje ludzi, że no, że jest dobrze, że jeżeli komuś się wydaje, że jest źle, no to jest właśnie problem tego kogoś, a nie problem systemu. I jeszcze raz, wielu ludzi w to uwierzyło i w związku z tym właściwie reakcją na kłopoty jest apatia, a nie chęć dokonania zmiany. No też nie oszukujmy się, intelektualiści w dużej mierze się z takich poszukiwań alternatyw wycofali. To jest fala, wie pan, ta fala od 40 lat neoliberalizmu, który stał się hegemoniczny i właściwie on pozbawił intelektualistów i ludzi, którzy nie są intelektualistami, takiej zdolności alternatywnego myślenia. Myślę, że to jest wielki, wielki triumf tego systemu neoliberalnego. No tak, dużo tutaj by można też mówić o kontekście natury ludzkiej, jak żeruje na niej właśnie system, jak sprowadza ją do tego, co widzimy naokoło. Ale ostatnie pytanie dotyczące książki Praca bez sensu. Jakie są polityczne efekty takiej pracy i czy co my możemy zrobić, żeby tę sytuację zmienić, my obywatele? Chyba no polityczne efekty jest trudne do oceny. Znaczy ja mam takie wrażenie, że jakoś takie podskórne niezadowolenie narasta. Wie pan, gdy się popatrzy na politykę ostatnich kilkunastu lat, tutaj widać różne ruchy skrajne, tak? To są przede wszystkim ruchy skrajne po prawej stronie, tak zwany populizm. To jest jednak reakcja na pewne kłopoty wewnątrzsystemowe. I teraz konsekwencja polityczna, no to jest poszukiwanie jakichś rozwiązań, no niestety wydaje mi się bardziej po prawej stronie, co tylko pogarsza sytuację, tak?
Ale te takie turbulencje, z jakimi mamy do czynienia ostatnio, no to jest znak jednak tego, że i ta praca bez sensu i cały ten system, który produkuje taką pracę bez sensu, dla wielu ludzi stał się już trudny do wytrzymania. Natomiast co zrobić, żeby zmienić sytuację? Ja myślę, że tu należałoby dokonać daleko idących reform tego systemu. No, dopóki nie mamy lepszych alternatyw, to myślę, kapitalizm no, powinien być uznany za system, który jest możliwy do przyjęcia pod warunkiem, że on przybiera ludzką twarz, że to jest kapitalizm z ludzką twarzą, prawda? Ja bym tu widział przede wszystkim takie rzeczy, jeśli chodzi już o samą pracę, jak zmiana dominujących form własności, bo wie pan, jednak wydaje się, że tu szczególnie szkodliwą formą własności są korporacje, że to jest takie miejsce, to jest jakaś taka patologiczna forma gospodarowania w wielu aspektach. Ja już nie chcę rozwijać tego tematu, ale tak mi się wydaje. Natomiast są takie formy własności, które pozwalają pracownikom jakoś tak szczerze zaangażować się w pracę z poczuciem, że to jest praca dla wspólnoty pewnej. Tak? No to jest choćby kwestia spółdzielczości, prawda? Ale to jest też kwestia na przykład takich miejsc pracy, gdzie akcje są w rękach pracowników, tak? To jest kwestia rad zakładowych, gdzie są reprezentacje pracowników, którzy wpływają na losy przedsiębiorstw, tak? Wydaje mi się, że tym więcej sensu w miejscu pracy, im więcej poczucia, że ma się na coś wpływ. Że to nie jest tylko instytucja, w której przychodzi się, oddaje się swój czas, energię, uzyskuje się jakieś zarobki, ale to jest też instytucja, no, z którą można się utożsamiać, która jest moja, prawda? A żeby tak było, no to ludzie muszą mieć przekonanie, że mają wpływ na tę instytucję raz, a najlepiej by było, gdyby mieli przekonanie, że są współwłaścicielami tej instytucji. A zatem, wie pan, ja bym poszukiwał tutaj szansy na zmianę właśnie w upowszechnieniu się takich wspólnotowych form własności i takiego odwrotu od właśnie tej dominującej dzisiaj formy korporacyjnej, która pod wieloma względami wydaje mi się ślepą uliczką. No więc tutaj byłaby jakaś szansa na takie, myślę, autentyczne poczucie sensu związanego z tym, że się pracuje u siebie. To zresztą trzeba od razu powiedzieć, że no te patologie, o których my mówimy, to są patologie przede wszystkim pracy najemnej. Tak? Pracy najemnej, bo oczywiście pewną formą wyjścia z tych kłopotów no jest praca u siebie, dla siebie, tak? Czyli zakładanie przedsiębiorstw. Tylko że tutaj to, co jest bardzo takie niedobre, to często jakby powielanie tych złych wzorów z tych miejsc pracy najemnej, tak? Że ktoś ucieka od pracy najemnej, otwiera jakiś biznes i potem powiela te wzory niedobrego zatrudnienia, złego traktowania pracowników w tym swoim przedsiębiorstwie. Także tu też się coś bardzo niedobrego dzieje. Poza tym, wie pan, no, trzeba by takich zmian w sferze wyobraźni, zmian w sferze ideologicznej, to trzeba innego przekazu, to trzeba przypominania cały czas, że praca ma wymiar pozamaterialny, że ma wymiar etyczny, moralny, światopoglądowy, że praca jest formą samorealizacji, że praca jest niezwykle ważna dla nas, nie tylko w kategoriach właśnie materialnych, ale w kategoriach takich psychologicznych, światopoglądowych. Myśmy zupełnie zarzucili ten wymiar pracy, który zresztą warto pamiętać, o którym mówiła zarówno myśl lewicowa od bardzo, bardzo dawna, no ale też i ta myśl chrześcijańska, prawda, bo przecież społeczna nauka Kościoła to jest też taka nauka, w której się podkreśla ten taki ponadmaterialny wymiar pracy, więc tutaj jest takie miejsce, gdzie lewica mogłaby się spotkać z prawicą w pewnym sensie, prawda. Można by tu uzyskać jakiś konsens co do tego, jak naprawić pracę. Ale nie da się naprawić tej pracy bez istotnych zmian w systemie. To jest moje głębokie przekonanie. I w tym miejscu postawmy kropkę. Państwa i moim gościem był dzisiaj pan profesor Andrzej Szachaj. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. A z państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia.
Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!